Cześć, witajcie na moim kanale, jestem Cookman, a to jest pokaz Raspberry Pi oraz pierwszej obudowy retro, jaką znalazłem. Tym razem nie na polskim portalu aukcyjnym, tylko na Amazonie. Nawet gdzieś tutaj nie, chyba już nie ma. Mamy Raspberry Pi, akurat sobie kupiłem, znalazłem wersję 8-gigową, więc ja sobie ją dopiero teraz będę otwierał. Zawsze mam problem z otwarciem Raspberry Pi, żeby nie zniszczyć kartona. Kurde. Zawsze rozdzielam to w taki chamski sposób, ale no powiedzmy, że w miarę mi wyszło. Miałem zrobić porównanie ogólnie Raspberry Pi wersji 8-gigowej z wersją 4-gigową, ale nie wiem, czy mi starczy czasu. Nie wiem, czy tutaj coś będzie widać w ogóle. Wątpię, żeby było widać. A, tutaj jest. Widzicie? Nie wiem, czy widać na zbliżeniu. Spróbujemy zbliżyć. Nie będę miał problem z ostrością, złapać, żeby na stół. Jest tak jakby coś 8G zrobione. Memory. No. Ciekawy jestem. Muszę sprawdzić, rozkręcić, bo mam. O, i teraz złapiemy sobie ostrość tutaj. Złapało, złapało. Sprawdzić, czy na wersji 4-gigowej faktycznie jest coś tutaj przylutowane. Bo w tym miejscu. Ewidentnie widać, że jest jakby przylutowane i jest dopisek też 4G, 2G, 1G i jest 8G. Więc wreszcie mam wersję 8-gigową. Jak zamawiałem 4-gigową, to 8-gigowych w ogóle nie było, więc wreszcie sobie kupiłem 8-gigową. Zrobię sobie dla siebie porównanie, jak będę widział, że jest jakaś duża różnica. No to wtedy wam będę chciał pokazać. Nie będę testował jakichś programów czy coś podobnego do tego, po prostu będę chciał sprawdzić, jak działa na tym Batocera, jak działa na tym Recalbox. Jeżeli zauważa różnicę, to zrobię jakieś porównanie, chociaż szczerze wątpię, bo Batocera i Recalbox nie wykorzystają pamięci RAM. Na Raspberry Pi 4 bez różnicy było, czy mieliście wersję 2-gigową Raspberry Pi, czy 4-gigową, czy 8-gigową. Więc wątpię, żeby była jakaś większa różnica. Dobra, co to jest? To wygląda jak budowa. Nie wiem, że Nintendo tego wszystkiego nie blokuje. Podejrzewam, że to jest, no, made in China oczywiście. I to niby się nazywa Geek Retro Gaming Pi 5 Active Color NeV. No, super. Nawet nie wiem, jak ja to znalazłem. Zaraz sobie sprawdzimy. Wam pokażę na Amazonie. I to jest jedyna budowa na razie na rynku, która, no, działa z tym. Moje zamówienia, już patrzymy. Odebrano dzisiaj. On się nazywa GeekPi Retro Gaming Game. O, nie złapie ostrości. Może tak. Obudowa do Raspberry Pi 5. I kosztuje ona 64,71 i darmowa dostawa jest. Więc jak to znalazłem, mówię, kurde, za 64 zł kupuję. To jest zdecydowanie tańsze niż budowy, które miałem mieć na stole, ale ich nie mam. Ale dla porównania, bo to niby teoretycznie konkurencja dla Retro Flaga, już mam do Nespi Case'a i do Nespi 4 Case'a, tak? No to samo porównanie, widać, że już ten kartonik jest malutki. Ja sobie na chwilę zatrzymam nagrywanie, bo tą ostrość mnie denerwuje. I już wróciłem. Nagrywam to iPhone'em i w iPhone'ie jak się kliknie, to złapie ostrość, ale później jest, nie wraca do tej automatycznej ostrości. Więc tak to wygląda. Spróbujemy to jakoś otworzyć, żeby też tego kartonika nie zniszczyć. O, to wygląda jakby było otwierane. Ja jestem w szoku, bo tak, najtańsza budowa teraz od Retro Flaga podejrzewam, że około stówki kosztuje. A tutaj mamy małe pudełeczko. Mamy user manual, tak zwany papier toaletowy, w jaki sposób wsadzać. Zostawię sobie na wierzchu na wszelki wypadek, żeby nie popsuć. How to attach heatsink, czyli pokazane, w jaki sposób dać heatsinka, bo ta obudowa ma wentylatory w sobie. No ciekawie to wygląda. Czy to się otwiera? Otwiera się, proszę. Mamy przyciski, niestety przyciski nie działają. Tu jest port jakiś, trochę nisko. Trochę nisko, pewnie coś tam się wciska, zobaczymy.
tu jest przycisk jakiś taki delikatny i tu jest dziura. Dobra, spróbujemy otworzyć to, otwieramy i w środku, dobra, klapka jest. Znaczy jakościowo śmierdzi. Zdecydowanie bardziej śmierdzi niż te obudowy retrofaga. Tą SP case odłożę, chociaż nie, tą chyba łatwiej jest przerobić. Widzicie, że gabarytowo nawet jak teraz porównam sobie, dobra, już ostrość jest złapana, ja wyciągnę, chociaż nie wyciągnę, żeby wam pokazać. O. Jest kupę mniejsza ta obudowa, grubościowo też jest mniejsza, patrzcie. No czad. Ja nie twierdzę, że ona jest fajniejsza od obudów retrofaga, ale na pewno jest niższa cena, jest mniejsza ta obudowa, ale patrzcie co jest w środku. Tutaj mamy w woreczku radiator Armor Light VS. Mamy termopady, mamy jakieś takie zaczepki, dobra. Mamy śrubokręcik i śrubki. I do tego jeszcze jeden wentylator. To jest niesamowite, że w takiej cenie mamy dwa wentylatory tak naprawdę, nie? Tu są kabelki takie o, a tutaj jest kabelek taki. Więc na pewno sobie sprawdzę jak temperatury wyglądają. Tutaj weź get your P ready. Mamy ready P. I teraz mamy nałożyć te gąbeczki, termopady. Nienawidzę otwierać tych woreczków, tym bardziej, że zazwyczaj te woreczki wlądują w koszu. Ja sobie tutaj wysypię do tego. No i co tutaj widzimy? Co ciekawe, to jest chyba ich za dużo. Trzeba ściągnąć folikę. Ściągniemy sobie folikę jedną. To jest ten, na ten duży, pokazane jest, że trzeba go nałożyć. Teraz sobie dobierzemy na mniejszy. Jest ich na pewno więcej, bo o, jest druga taka sama wielka. Ta jest mniejsza, więc sobie ją tutaj wsadzimy. Na razie ściągam z jednej strony te. Jak będą temperatury wyglądały, nie mam pojęcia. Czy będę to sprawdzał? Może kiedyś sprawdzę, ale niekoniecznie dzisiaj. Dzisiaj jestem podjarany tym. Znaczy ogólnie są, kurde, są cienkie i są grube. Nie wiem, które mam zakładać. Zakładamy grube. Zakładamy grube i zaraz będę szukał pensetę. No, właśnie. Żeby pościągać te foliki. Gdzieś mam na wierzchu. Chyba nie mam na wierzchu. No i co? I można jeszcze dołożyć te... Aha, czyli nie ma... Nie ma różowych, tych mniejszych. Jest pokazane, że należy nałożyć na... Aha, jeszcze tutaj trzeba niby wsadzić, dobra. Czyli jedną trzeba wsadzić tutaj. No nie, penseta potrzebna jest, to już teraz. Gdzieś tu mam pensetę, jest. Bo kompletnie nie trafiłem z nią. Dobra. Jest. Szara. Jeszcze jest pokazane, że tutaj trzeba wsadzić jedną szarą. Penseta to jest fajna rzecz, chociaż akurat złą pensetę wziąłem, ale dobra. I jeszcze jest pokazane, że trzeba nałożyć tutaj na ten. Tylko, że tutaj na ten co? Dobra, jeszcze jest jeden gruby. To założymy tego grubego jeszcze jednego. Chociaż on jest za mały. Chyba ten drugi gruby jest podłużny. Chyba ten trzeba wsadzić. Chociaż ten jest tak nie do końca. Podejrzewam, że to są najtańsze, jakie były dostępne. I cięte hurtowo. I teraz wam coś pokażę. Tutaj mam już je wsadzone. Wszystko fajnie, a jeszcze mi zostało raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jakbym chciał, to mogę sobie jeszcze zmienić. No i dobra, i teraz pokazane jest, że powinno się położyć tego, tylko co, on będzie tak luzem leżał sobie? A gdzie tutaj się wentylator wpina? Wentylator chyba się tutaj powinno wpinać. Czemu tutaj coś jest? A, to jest taka zaślepka. Plastikowa,
poprzedniej wersji tego nie miałem. Czyli wentylator wchodzi tutaj. No, kurde, nie mogę wcisnąć. Teraz już widzę różnicę między retroflagiem a tym. Ludzie, w drugą stronę, żółty na zewnątrz idzie. Tak, żółty na zewnątrz idzie. Kable się nie układają w ogóle. Siedzi. I no fajnie, że to ma się tak ułożyć tutaj ten. To chyba tak by trzeba go ułożyć. Nie ma żadnych śrubek do tego radiatora. Czyli on po prostu sobie tak leży. Pytanie, czy on nie będzie latał, czy on jakiegoś zwarcia tutaj nie zrobi. No taki, powiem wam, a tu jest nóżka. Jest śrubka? Dobra, są śrubki. Czyli trzeba przykręcić śrubki pewnie od spodu. No tutaj na tym obrazku jest śrubka jedna od spodu. O, są dwie śrubki, dobra. To szukamy śrubek. Gdzie te śrubki dałem? Tutaj. Śrubokręt sobie przygotowałem, ale... Tutaj jest jakiś... No ludzie, nienawidzę tego. Parę razy się zdarzało, że te folijki po prostu przecinałem, bo nie miałem cierpliwości do tego. Dobra, są śrubki i są śrubki wszystkie takie same. Wszystkie takie same są. No to dobra, to jak są śrubki, to możemy go podnieść do góry i usunąć folijki pozostałe. Jedno. Tutaj też jest folijka. W ogóle pierwszy raz widzę, żeby aż tyle folii się zakładało. Z tego, kurde, trzeba go... O. Wiem, że paluchami, ale myłem ręce przed rozpoczęciem tego robić. Wiem, że paluchami nie powinno się dotykać. Ale szczególnie przy PTM-ie jest strasznie trudno nie dotykać. Ja akurat do PTM-a mam taką inną pensetę, bardziej z ostrymi końcówkami i tam sobie jakoś tym radzę. Tutaj wziąłem pierwszą z brzegu, bo nie oszukujmy się, jeżeli będę słyszał, że to Raspberry Pi się przegrzewa, to pewnie wrócę do oryginalnego radiatora. Chociaż z drugiej strony wszystkie elementy, które tutaj mogą się grzać, to praktycznie na wszystkich tych elementach mamy... Kurde, zaraz się przylepi. No. Myślałem, że to sprawniej pójdzie. Już powinienem mieć ją poskręcaną. Dobra. Jeszcze ostatnia folika. Tutaj całe szczęście, wszystko w porządku. Coś z tymi szarymi jest nie tak, albo po prostu mogłem je bardziej wcisnąć. Nie? Dobra, czyli teraz bierzemy. Mamy faktycznie dwa miejsca na śrubki tutaj. Więc próbujemy. Chociaż, kurde, nie wiem, po co są te plastikowe bolce, jeszcze są jakieś takie tutaj. Dobra, wciśniemy to w taki sposób. Obracamy do góry nogami i są śrubki, dobra. I śrubokręt jest do dupy. Gdzie jest mój śrubokręt? Mój śrubokręt, który kiedyś namagnesowałem i nadal z dziwnych powodów on łapie. Już nie wiem, ile lat go mam. Ej, panie, ale ona tutaj nie chwyta, patrzcie. Więc podejrzewam, że trzeba wcisnąć te plastiki, bo ta śruba nie chwyta tutaj tego gwintu. No. Dobra, czyli to nie jest śrubka. Radiator screw. Radiator screw nie ma. Chyba, że w tym jeszcze coś jest. Nie ma. Myślę, że te trzeba wcisnąć. I tutaj co? Ale to są chyba radiator screw. Czyli te plasticzki. Tylko też nie wiem, na cholerę oni dali, tak na zapas chyba. Bingo, wchodzi. I jeszcze jedną, akurat do tego nie potrzebuję ten magnetycznego śrubokrętu. Czyli te srebrne będą pewnie do przykręcenia do środka. No zobaczymy. No i dobra, i następny obrazek jest, żeby podłączyć radiator, który już podłączyłem, sobie go nawet ułożyłem.
trochę inaczej jest tutaj pokazane to, ale dobra. I pokazane jest, że trzeba to wsadzić do środka, do... A, tu jest slot na karty pamięci, dlatego jest taka dziura dziwna. Zresztą jak go skręcę już, to wam pokażę. Dobra. Wsadzone. I teraz jest pokazane, że powinno się wcisnąć czerwony do... Kurde. Którego? Do drugiego, a czarny do tego. Będzie w tą stronę. Tak, o, czyli czerwony mamy wcisnąć do drugiego, a czarny do trzeciego. Teraz już wam pokażę na zbliżeniu. O, jeden ząbek trzeba zostawić, później wcisnąć i to się wciska w ten rząd, który jest najbliżej wentylatora. Czyli to jest podłączane w taki sposób jak przy Raspberry Pi 4, bo przy Raspberry Pi 4 nie było tego gniazda na wentylator w tym miejscu. I podłączało się, jak były jakieś wentylatory do tego. W ogóle ten wentylator jest taki toporny. No i tu mamy ten przycisk, że faktycznie on będzie dotykał ten przycisk zasilający, który jest przy Raspberry Pi 5, nie? Więc i faktycznie klika teraz już fajnie, dobra, spoko. No i close the... Najlepsze jest to, że to sobie wywalimy, że tej obudowy, tej górnej obudowy się nie przykręca. Czyli te wszystkie śrubki, które tutaj są, przykręcamy do dolnej obudowy, a tą górną po prostu się zaczaskuje. Nie mam długiego kabla HDMI, więc zrobimy myka. Mam na tyle. Gdzie? O, ładowarka od Raspberry Pi. To jest najlepsze. O, zasilacz. Jeżeli wyjdzie retroflag, to prawdopodobnie kupię retroflaga, bo no ja mam sentyment do retroflaga, mam prawie wszystkie ich obudowy, nie mam tylko Super Pi Case, czy Super Pi 4 Case. Tej w kształcie Super Nintendo do Raspberry Pi 4. To jest jedyna obudowa, której nie mam. No i oczywiście tych GP Case'ów, czyli w kształcie Game Boya też nie kupowałem do CM4, bo nie mam CM4. Dobra, jest skręcone. Coś słabo skręcone. Dokręcamy na maksa. Zobaczymy, czy to pójdzie jeszcze bardziej. Musi pójść bardziej, bo niemożliwe, żeby tak latało w środku to. Czyli to też jest niedokręcone. No oczywiście, że nie. Sprawdźmy jeszcze tą. Szuciem, ale jak macie gwinty niewyrobione, to możecie uszkodzić Raspberry Pi, więc trzeba uważać. No i dobra, i co? I to wystarczy wcisnąć w ten sposób tutaj, o. I tyle. Po co? Tragedia. Strasznie to jest zrobione. Dlaczego oni tak zrobili, że tego się nie przykręca? To całe to chodzi, nie? Mamy dostęp do USB z przodu. Przyciski nie działają. Tu podejrzewam, że... Nie, nie mam pojęcia, po co tą dziurę tutaj zrobili. Don. Po cholerę tą dziurę zrobili z przodu, to ja nie wiem. No nie wiem po co. No dobra. Ja sobie wciśniemy to i weźmiemy sobie... Gdzie ja mam? Może podłączona gdzieś jest? Jeju, co ja zrobię? A, na podłodze leży, dobra. Już podpinamy do prądu, zobaczymy sobie to, jak to się uruchamia, czyli się uruchamia, czy się nie uruchamia. Nie będę podpinął na razie HDMI, z boku jest wpinane. Wentylatorki chodzą. Nie mam karty wsadzonej, więc nic tam się nie stanie, nie? Ale oba wentylatorki chodzą. Przycisk będzie działał jak w normalnym Raspberry Pi 5, ale w związku z tym, że nie mam karty pamięci wsadzonej, to dlatego nie działa teraz. Ale wentylatorki faktycznie jeden i drugi chodzi. Ciekawostką jest to, że... Tak, aha, dobra.
Ten wentylatorek wieje tutaj na otwory, więc faktycznie ma sens. A ten wentylatorek wywiewa powietrze z tego radiatora przez ten otwór z tyłu, podejrzewam. Bo tutaj z boku nic nie ma, więc podejrzewam, że tędy będzie wywiewał. No i z tyłu jest dioda, tak? Świeci się. Ta dziurka ma sens, ale po co tam zrobili, to ja nie wiem. Dlaczego zrobili taką dziurę? Game 5P, Entertainment System. Tak nazwę film. W opisie dam linka, gdzie to znalazłem na Amazonie. No pierwsza obudowa retro do Raspberry Pi 5, jaką znalazłem. Jak pojawią się następne, to pewnie ja też będę kupował. Mam teraz dwa Raspberry Pi 5, więc spoko. Strasznie hałasuje. Strasznie hałasują te wentylatorki, ale faktycznie chłodzą. Przepinamy. Co ja o tym sądzę? Czy warto? Za takie pieniądze? No, za takie pieniądze dostajecie dosyć spory radiator z wentylatorkiem. Ja chyba jednak zrobię test jeszcze tego, jakie temperatury są, i porównam to z temperaturami do tego oryginalnego Raspberry Pi. Czy są bardzo podobne? Jeżeli będą bardzo podobne, to warto, bo dostaniecie w niższej cenie wentylatorek, obudowę, dwa wentylatorki i obudowę, nie? Do tego z działającym przyciskiem. Jakbyście chcieli teraz kupić oryginalną obudowę do Raspberry Pi 5 i oryginalny radiator, to myślę, że będzie kosztowało trochę więcej niż ta obudowa. A tu takie stylowe. Przypomnę tylko, że pierwsze obudowy do Raspberry Pi też były w takim kształcie, tylko że były bardziej zaawansowane. Szkoda, że ten tutaj przycisk nie działa, że to nie jest zasilanie. Tutaj działa i reset, i zasilanie power, i mamy dwa porty USB w miejscu, gdzie były pięte pady, tu mamy kolejne, więc fajna rzecz, a najlepszym, to jest moim zdaniem chyba najlepsza obudowa, jaka powstała do Raspberry Pi, do 4 oczywiście, to, że wypinamy sobie ten dysk SSD, ja mam akurat tam wsadzony, to jest genialne, i tak samo jest power i reset, więc ja rozumiem, że Raspberry Pi tutaj jest głównie zrobione, żeby tą klapkę otwierać i macie dostęp do wszystkich portów. Ale kurde, tą diodę, która tutaj jest, bo ona tak świeci, właśnie, to było ciężko, ale są tutaj piny odpowiedzialne za diodę na 100%, więc można było śmiało wyprowadzić sobie, chyba że po to jest zostawione właśnie, żeby dokupić sobie diodę i wcisnąć diodę w tą dziurkę, może po to zrobili taką dziurę, bo w instrukcji nie ma nic odnośnie tej dziurki. Nie ma nic. Jest plastic case, screwdriver, 5 śrubek, dodatkowy wentylator i... Aha, to jest ten wentylator, ten już przykręcony, i Armor Light V5 Active Cooler, czyli to jest to. Tak się prezentuje. Chciałem nakręcić szybko filmik. Wydaje mi się, że za te pieniądze warto, ale dajcie mi przetestować. I okej. Już jesteśmy na batozorze uruchomionej na Raspberry Pi w obudowie, którą wam przedstawiłem. Jeżeli sobie teraz wejdę w ustawienia i informacje, to widzicie, że mam 44 stopnie, ale to dlatego, że jak widzicie, CPU Max Frequency ma 2900. Zmieniłem tutaj na Extreme. Na 3000 jak daję, to w momencie, kiedy daję na 3000, to mi się nie uruchamia Raspberry Pi, muszę usuwać batocerę, nie da rady jej przywrócić, muszę instalować na nowo i tak dalej. Więc 2900 działa. Z tego, co wyczytałem w internecie, to dokładnie na angielskiej stronie znalazłem. Coś mi się dzieje z ekranem teraz, przełączył mi się HDR. Że overclocking Raspberry Pi jest simple process, i tak dalej, nie? Że można z 2,4 do 3 GHz and GPU można zrobić z 800 na 1 GHz. I w momencie we hit 3 GHz without too much effort, but your CPU may only reach 2900, czyli CPU może osiągnąć tylko 2900. Nie wiem, dlaczego jest w takim razie tutaj 3, skoro 2900 może osiągnąć maksymalnie. GPU, z tego co widziałem, to
po podkręceniu, jak próbowałem uruchomić na nowo tą batoserę, to GPU się robi automatycznie, jak wskoczycie tutaj na 2900, to automatycznie się robi GPU na gigaherca. Więc ja z ciekawości uruchomię teraz Soul Calibura, bo przed chwileczką uruchamiałem, ale przez to, że tam namieszałem trochę właśnie z tym podkręcaniem, to się w ogóle nie podkręciło. Podczas rozrywki tak popatrzyłem się na to, co jest, co się wyświetla, zaraz zobaczycie gdzie. Głównie chodzi o to, żeby sobie nie uruchomił się. To coś nowego. Proszę bardzo, na podkręconym nie chce się uruchomić. To ciekawostka. Sprawdźmy jakąś inną grę. Dobra, ja nie będę sprawdzał innej gry, ja po prostu uruchomię ponownie. Niestety Elgato ma problem ze zmianą rozdzielczości i po prostu jak zmienia się rozdzielczość, to się rozłącza, a w związku z tym, że się uruchamia na nowo Raspberry Pi, to na siłę próbuje osiągnąć wyższą rozdzielczość i przez to miesza się strasznie, dlatego od razu widzicie ten ekran, nie widzicie całego procesu restartu. Ja sobie sprawdzę jeszcze raz, czy tutaj na pewno jest to, co ustawiłem. Jest temperatura 42 stopnie. Ok, spróbujemy jeszcze raz tego Soul Calibura. Jeżeli teraz zadziała, to znaczy, że po prostu ja walczyłem, żeby ustawić na siłę, żeby Elgato widziało obraz w ogóle z Raspberry Pi i na siłę zmieniłem w ustawieniach deweloperskich, że maksymalnie ma osiągać 1920x1080. Jeżeli się teraz nie uruchomi, no to uruchamia się. Dobra. Czyli sobie porównamy i widzicie, że zegary są ustawione na 2900, a poprzednio jak tam miałem niby przestawione na 3 w opcjach, to tutaj było 2400, więc powinien być dosyć spory skok. Temperatury nie pokazuje CPU, szkoda, ale zobaczmy, czy będzie płynniej Soul Calibur. Ojej, Nintendo. Sprawdźmy, czy ten Soul Calibur w trakcie walki będzie lepiej się zachowywał niż na niepodkręconym Raspberry Pi. Mamy 60 fps na razie. Spadki 50, ale tu się dogrywa. Zobaczmy samą rozgrywkę. No nie. Możecie sobie porównać, bo ostatnio testowałem może te spadki są rzadziej. I oberwałem od Kassandry. Jeszcze mi walnęła. To ona taka dobra. Zawsze pokonywałem ją, a tu kurde. Chyba jest jednak płynniej. No, jest płynniej. Nie widzimy temperatur. W każdej grze będę starał się wyjść i o ile ten sensor w opcjach działa. A się obroniła. Patrzcie, pokonałem je. Dobra. Wyjdziemy sobie. Sprawdźmy. Ustawienia systemu, informacje. 46 stopni. Dobra, próbujemy. Zawsze mi się. Zaraz. Jak to się nazywa? Na F. F0. F0. Dobra, sprawdźmy sobie to F0, bo to podobno strasznie obciąża procesor. I ogólnie Borg miał straszny problem, żeby osiągnąć tą
on w ogóle się bawił tam w ustawieniach, zmniejszał detale i tak dalej, żeby tylko ta gra chodziła w miarę płynnie. My to pójdziemy po prostu na łatwiznę. Aha, nie widać tego. Dobra, klatek, trzeba tutaj zmienić emulator jeszcze. Na ten. I wtedy się pojawi właśnie to. Czyli wydaje mi się, że przy GameCube, mimo wszystko, bo to widać po procentach, jak CPU działa, nie? Że... GameCube ciągnie bardziej z karty graficznej, ale jeżeli automatycznie się podkręca karta graficzna do 1 GHz, to możliwe, że jest tragedia. Straszna jest tragedia. No to jest jedna z najtrudniejszych gier do emulacji. Sprawdźmy na tym normalnym Dolphinie jeszcze. Czy będzie trochę płynniej. Ale już widać po FPS-ach w prawym górnym rogu, że teraz akurat skoczyło na 60, ale przed chwileczką było 2. Nie, to. Nawet podkręcenie nie daje rady przy tej grze. No, nie ma szans. Dobra, nie będziemy aż tak bardzo męczyć. Ale troszkę pewnie się spociło. Zaraz zobaczymy sobie. 45 stopni. No ciekawy jestem, jak wysoko. Pograjmy w jakąś gierkę dłużej. O, już wiem co. Bardzo lubianą grę. Nie wiem, czy tutaj wyszło ona. Chyba nie wyszło. No nie wyszło. Myślałem, że jest Legacy of Kain. Lara Croft Tomb Raider. Nie chcę w to grać. Teraz podejrzewam, że trochę się z... O! Bardzo Plasta Red Dead Redemption. Nie wiem, Red Dead... Revolver chyba się nazywała pierwsza część? Red Dead... O, nie uruchamia się. Ale dlaczego się nie uruchamia? Need for Speed. Ja bardziej lubię tą. Znaczy ja wiem, że Underground to jest klasyka. Ja skończyłem Undergrounda 1, Undergrounda 2 i to są klasyki, ale ten tu, jak ja w niego zagrałem, to poczułem, że wreszcie Need for Speed zbliża się coraz bardziej do Gran Turismo. Myliłem się. Na PC-cie ta gra wyglądała bardzo ładnie. Mi się wydawało, że nie ma lepiej wyglądającej gry samochodowej w tamtym czasie na PC-ty. No ale ja wtedy nie grałem w Gran Turismo, jak zobaczyłem wreszcie Gran Turismo kolegi. Nie chcę. Tak. Jak zobaczyłem wreszcie u kolegi, jak wygląda Gran Turismo 3, to po prostu tam mi szczena opadła, no. Wziąłem ten, dobra. A nie, dobrze. Uciekamy. Dobra, będę jechał Lotusem, niech będzie. Podgrzejemy trochę jeszcze gaz. A, dobra. Wtedy jeszcze analogów się nie używało, tych spustów. Chociaż GameCube miał ciekawe te spusty takie. Do gazu by się nadawały, nie? Więc nie wiem dlaczego. Czyli w dużo grach jest niewykorzystywane to. Dobra. No i co my tu mamy? Mamy tutaj tragedię. 13 klatek na sekundę. Thank you.
jeszcze analogią się steruje. Oj, nie. Dobra, sprawdzimy jeszcze raz Soul Calibura. Możliwe, że teraz cię strasznie zamuliło Raspberry Pi i przez to jest taki klatkarz. Ale już widzę, że chyba raczej nie, że to jest wina po prostu emulatora, że sobie nie radzi z wieloma grami, tak? Uruchomiałem tam na poprzednim moim filmie Prince of Persia Sand of Time i ona tam w 30 klatkach jakoś tam działa, ale ja się nie spodziewam. No patrzcie, no działa normalnie. Czyli po prostu emulator sobie nie daje rady z Need for Speedem Hot Pursuitem 2 i nie radzi sobie z F-Zero. I pewnie z wieloma grami sobie nie radzi. Pewnie sobie poradzi dosyć nieźle z Legend of Zelda, może z częściami Mario. Bo te gry są popularne i tam pewnie poprawki powstawały. A teraz jakby kto inny grał, nie? O, jeszcze taki. Znaczy, wydaje mi się, że jest płynniej na podkręcenie, nie? Więc coś tam to podkręcenie daje, tylko pytanie, czy warto, bo te wszystkie pozostałe platformy, które sprawdzałem, no poza Nintendo 64, ale to wiadomo, że tam trzeba się powiedzieć, ja się nie znam na tych emulatorach Nintendo 64 na tyle, żeby to zrobić ładne i żeby to było płynne. Ale jeżeli chodzi o PSP i PlayStation 1, co tam jeszcze uruchomiłem, Dreamcasta, Sega Saturn, to te gry działają te platformy działają dość płynnie na niepodkręconym Raspberry Pi. Po co więc przeciążać procesor? No chyba nie ma sensu. Jak wyjdzie wreszcie oficjalna wersja Regalboxa 9.2, czy tam nie wiem jaki tam numerek dadzą, to wtedy możliwe, że tam będzie PlayStation 2 dostępne i wtedy można się pobawić, posprawdzać właśnie jak będzie działało PlayStation 2, bo tutaj PlayStation 2 niestety nie ma. Sprawdźmy ustawienia systemu, informacja 49 stopni. Na przykład będzie na pewno działało bardzo ładnie Resident Evil może, ale się, czy też wysypie się? Nie, wysypuje się. Wiecie dlaczego się wysypuje? Bo to jest M3U, ma dwie płyty i zrobiłem plik M3U i z jakichś powodów pliki M3U nie działają na Raspberry Pi 5. Nie mam pojęcia nadal dlaczego. Co tu jeszcze? Kurde, mikromaszyny nie chcę. Mortal Kombat były jakieś? Jest. Oba brzydkie. Opisówki daty nie jest, ta jest 2002-2005, to jest ta nowsza, dobra. Znowu klatek nie włączyłem. Ale dobra, na chwilę tylko chciałem sprawdzić. Czyli nie osiągnęliśmy jeszcze 50 stopni. Co ciekawe, to jest coś dziwnego mi się dzieje już. Bo wentylator, który jest na radiatorze, się nie uruchamia. Nie wiem przy jakiej temperaturze on się będzie tam uruchamiał. Ale on po prostu przy starcie systemu, jak już się wsadzi kartę pamięci, przy starcie systemu on się uruchamia na chwilę i się wyłącza. I cały czas chodzi, jeżeli słyszycie, to cały czas chodzi wentylatorek ten, który jest dodatkowo tam wpięty w te piny, tak? Czyli ten drugi wentylatorek, a ten co jest na radiatorze, on się nie uruchamia.
Nie wiem, czy on ma tam gdzieś wklepane, że jeżeli osiągnie taką i taką temperaturę, to dopiero ma się uruchomić, czy nie. Nie mam pojęcia. Ale teraz nie działa, więc teraz zachowuje się, podejrzewam, że podobnie jak chłodzenie pasywne. Nie osiąga temperatury jakiejś zawrotnej. Jeszcze ja sobie ściągnę tą budowę, zobaczę, czy jest ciepły. Nawet nie jest ciepły, to jest najlepsze. Oczywiście, że skorpion. Nie umiem grać w te Mortal Kombaty, które wyszły na erę PlayStation 2. Bardzo mało w nie grałem, zazwyczaj na tym na emulatorze, jedną, dwie walki i włączałem. Po prostu w tamtym czasie ten Mortale nie wychodził na PC-ta, ja miałem PC-ta w tym czasie, tak? Ostatnio w jaką grałem, to grałem, znaczy poza tymi nowymi, które później zaczęły wychodzić na PlayStation 3, ale od nazwy Mortal Kombat, czy Mortal Kombat 9, jak to tam woli, to ja grałem w Mortal Kombat Gold. Dobrze mówię, bo było Mortal Kombat 4 na PlayStation 2. Nie mam pojęcia, co ja robię. Mortal Kombat 4 na PlayStation 1 i chyba na Nintendo 64 też wyszło, i Mortal Kombat Gold, rozszerzona wersja na Dreamcasta. Nawet na Dreamcastie ta gra jest po prostu słaba, szczególnie, że w tym czasie już wychodziło, nie wiem, Detroit Life Circle Calibur, Detroit 2. Co on robi? Głupie. Ja to jest też skorpion? Przedługawy ten materiał się zaczyna robić, ale po prostu chcę wam pokazać, jakie temperatury niby osiąga Raspberry Pi. I widzicie, że ten Mortal Kombat działa całkiem nieźle. Są tutaj ciosy? O, są ciosy, głównie tym. Hapido, bo ja jestem na Hapido teraz, tak? Czy nie? Tak. No, ona... A, tu są special moves, o, właśnie. Aha, czyli z B. Z tego, że się dowiedziałem, jak się to robi. Odpalił mnie. I dobra, sprawdźmy. Jeszcze chcę dzisiaj zmontować ten materiał. 47 stopni, spadła temperatura. Więc tak to wygląda. Kurde, uważam, że warto. Nie spodziewałem się, że można podkręcić Raspberry Pi do 2900 MHz. Procesor i nie będzie się aż tak grzał. Nie wiem, muszę aż sprawdzić na tych pozostałych obudowach.
czy jak się podkręci do 2900, to się zacznie grzać. Normalnie jest, no dobra, troszkę łapie, wiecie co złapało temperaturę? Nie, wydaje się, nie łapie temperatury. Całkiem chłodne. W szoku jestem. Raspberry Pi 4 pamiętam, że jak się trochę przeciążył je, to się strasznie grzało, aż te obudowy potrafiły grzać gorącym powietrzem, więc jestem mile zaskoczony, jak to działa, naprawdę. Czy polecam? Na chwilę obecną nie ma innego wyboru, nie? Podejrzewam, że jak o ile Retrofalk jeszcze wróci do obudów, bo oni teraz robią jakieś dziwne przystawki do padów, dodatkowe przyciski, jakieś ładowarki do Joy-Conów, do Nintendo. Dawno nie zrobili jakiejś nowej obudowy. Ostatnią chyba obudową jest GP Case 2W. Chociaż nie, 2W to jest do Raspberry Pi Zero, ta do CMA, czyli GP Case 2 ze stacją. I to fajny produkt, tylko cholernie drogi. I szczególnie dlatego, że no nie ma CM-ów, to są CM-y 4, nie ma CM-ów 4 nigdzie, nie? Bo nawet z ciekawości teraz wejdę, sobie wpiszemy, czy są Raspberry Pi CM4. Zobaczmy, czy na słynnej stronie polskiej jest, czy nie. No wysyłka jest, czyli są, kurde, ale 2-gigowe wersje. Jest wersja 4-gigowa. I 4-gigowa kosztuje 298 zł. To jest to, to jest mniejsza, czy nie, to jest zwykła wersja. I w zależności jaką pamięć, bo do niej ogólnie nie ma pamięci microSD, tylko pamięć EMC. W zależności jaką pamięć EMC weźmiecie, to ceny się zwiększają. Czyli nagle się pojawiły, bo wiem, że przez długi okres czasu nie było i nawet jest rozszerzenie płytka, żeby też z tego zrobić bardziej no taki z wyjściami HDMI i tak dalej, no to 190 zł kosztuje to rozszerzenie do tego, do Raspberry Pi CM4. Tylko co są kompute modul? Wiem, że były dwa rozmiary tego. A może trójki były takie dwa rozmiary, nie wiem, ale faktycznie są, pojawiły się, a nie było ich wcześniej, więc, ale kurde, nie wiem, czy ja bym chciał tą GP Case 2. GP Case 1 mi się jakoś dziwacznie popsuł, więc wracając do tematu, no, Retroflag, jeżeli wejdziemy na stronę Retroflaga, no to Retroflag nie ma nic w zapowiedziach na chwilę obecną i ostatnie rzeczy to ma super pack do kontrolera Xbox Series, pada Retroflag bezprzewodowego 2.4 pod USB na wzór Segi Saturn chyba, czy Mega Drive, AMD Mini, dobra, czyli Mega Drive'a. Kontroler do Nintendo Switcha i jest GP Case 2W, czyli wersja, w którą można wsadzić Raspberry Pi 0, 0W i 02W. A wcześniej Joy-Cony, ładowarka do Joy-Conów w kształcie Famicona. Więc na chwilę obecną czekamy. To jest jedyna. Jeżeli znajdziecie jakąś inną, dajcie znać w komentarzach. Jeżeli będzie o rozsądnej cenie, to też ją kupię i zrobię jakieś może porównanie. Na chwilę obecną to jest jedyna, jaką znalazłem w kształcie retrokonsoli. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć!